Cześć wszystkim, z tej strony Ula i witam Was w pierwszym odcinku nowej serii takich szybkich poradników modelarskich. Dzisiaj bierzemy na warsztat pozbywanie się tzw. shiny marks z powierzchni modeli Brayer. Shiny marks, czyli takie przebłyski na modelu, to drobne uszkodzenia warstwy zabezpieczającej. Są bardzo, bardzo powszechne i chyba każdy, kto ma Brayera, widział coś takiego na oczy. Nie jest też rzadkością, żeby model nawet prosto z pudełka nowiutki takie defekty miał. One są zazwyczaj widoczne najbardziej pod światło i jeżeli są drobne, to przeważnie kompletnie nie przeszkadzają nikomu w niczym. Ale jak zaczyna się ich robić trochę więcej, to już zaczyna wyglądać bardzo nieestetycznie. Okej, ta GG jest skrajnym przykładem, chyba najgorszym przypadkiem, jaki widziałam w życiu. I tak naprawdę nadaje się pod customa. Ale przecież nie każdy maluje modele, nie każdy lubi customy i czasami mamy po prostu sentyment do jakiegoś modelu. Ale na szczęście shiny marks można się pozbyć w bardzo, bardzo prosty sposób. To jest metoda znana w hobby od bardzo dawna, także ja tutaj chcę ją po prostu podać dalej i podzielić się moimi przemyśleniami. Najlepsze w niej jest to, że jest super, super łatwa i jedyne czego potrzebujemy to najzwyklejsza gumka do mazania. Nic więcej. Jak już się pewnie domyślacie, wystarczy nasze problematyczne miejsce po prostu pocierać gumką. I tak, to tyle. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to naprawdę działa. Pocierać trzeba dosyć mocno i dosyć długo. Jak widzicie, ja tutaj poprawiam kilka razy i naprawdę wkładam w to troszkę siły. Ale jak już strzepniemy te wiórki, to okazuje się, że przebłysk zniknął. Nie jestem w 100% pewna, jak to się dzieje, ale moja teoria jest taka, że gumka po prostu poleruje tą warstwę zabezpieczającą, dzięki czemu przebłysk przestaje być widoczny. Pierwsza uwaga, jaką mam, to jest typ gumki, bo nie każda się nada, tak z moich obserwacji. Ważne jest, żeby ona była dosyć miękka, dosyć nowa, ale też nie zbyt miękka, bo jak mamy taki typ gumki, który się bardzo marze i zostawia smugi, to nic nam to nie da. Tak samo jest z gumkami, które są zbyt twarde, jakieś stare, też takie gumki się nie nadają. Dobry typ gumki można poznać po tym, że zostawia ze sobą dużo wiórków, jak nią pracujemy. Druga sprawa jest taka, i tą uwagę kieruję przede wszystkim do osób, których modele mają bardzo dużo shiny marks, tak jak ta GG, to fakt, że gumkowanie sprawi, że model będzie odrobinkę bardziej błyszczący. To nawet nie będzie w ogóle blisko modelu glossy, spokojnie, to nadal jest model matowy, jak najbardziej. Po prostu w porównaniu do miejsc, które nie były gumkowane, widać dosyć wyraźną różnicę, więc warto jest mieć to na uwadze, żeby się ktoś nie zdziwił. Oczywiście to widać najbardziej, jeżeli duży obszar gumkujemy, ale jak mamy tylko jakieś tam pojedyncze, to kompletnie tego nie widać. I ostatnia rzecz to jest to, że przy tej metodzie po prostu trzeba się trochę namachać. Zwłaszcza jeżeli obszar jest duży, no to trzeba będzie po prostu trochę popracować mięśniami, więc bądźcie na to przygotowani. No i też metoda nie działa w 100% idealnie. Może być tak, że widoczność przebłysku po prostu się sporo zmniejszy, ale on nie zniknie kompletnie. Natomiast myślę, że warto się namęczyć, zwłaszcza jeżeli mamy sentyment do jakiegoś modelu i chcemy, żeby wyglądał jak najlepiej. Także to by było na tyle. Łapcie jeszcze kilka satysfakcjonujących porównań i dajcie mi znać w komentarzach, czy próbowaliście tego kiedyś, czy to działa, czy nie działa. I jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało je zadawajcie. Mam nadzieję, że nowa seria takich krótkich poradników Wam się spodoba. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.